Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i witam was w kolejnym odcinku z FIFA 14. Okej, kupiłem sobie trochę coinsów. Jak chcecie wiedzieć, gdzie kupiłem te coinsy, to podam wam link w opisie. Może nie jest dużo, ale jak dla mnie starczy w zupełności. Okej, i może przejdziemy do zakupów, bo powiem wam tak szczerze, że z chęcią bym kupił te złote paczki. A nawet lepsze bym powiedział. Nie wiem, otworzymy sobie z kilka paczek. O, są za 100 tysięcy. Może na hardcora otworzymy jedną paczkę. Co wy na to? Ja bym zaryzykował. Co mi tam 100 tysięcy? Otworzymy i może mi się coś trafi. Muszę być pełen nadziei, że coś mi się trafi. Więc otwieramy magiczną paczkę za 100 kafli i być może coś mi się trafi. Proszę, żeby coś... Thiago Silva, Ricardo Costa. Co mi się to trafiło? Gomez, Abidal, Pique, o kurde, Montolivo, Menes, Thiago Silva, Gigarini, Marcelo, o Hernandez, Pablo Hernandez, Ranocchia, Karolek jest, Asamoa wróciła do mnie, Isco, pięknie, Bangoria, De Michelis, Kościelny, Moses, Remy, Atsu. O kurde, ostro, ostro, piłkarzy w pizdu. I mnie się to podoba. I może jeszcze jedną otworzymy tak skromnie za 7,5 kafla. Nie wiem, może coś nam się trafić, może to być jakieś gówno. Zobaczymy, ale otworzymy, tak po prostu tak na dobrą sprawę. Może coś będzie pięknego. Ohohohohohoho, Subotić. Dobry, dobry. Przyda się taki Subotić. O, jeszcze z Manchester Unitedu dostaliśmy koszuleczkę. Aż ją uaktywnimy. Tu wyjazdowe powinny być. Dobra, wyrąbane. Wiem, troszeczkę dziwnie z tymi paczkami idę. Jakiś rabat. Widzę, że jakiś rabat. A, to pójdziesz. Szybki jest całkiem, powiem wam szczerze, więc może pójdzie do klubu, do mnie dołączy. No Subotić nie ma co, zostajesz u mnie. Chyba, że sprzedam za jakąś ciekawą sumę. A to... Tu mamy kolejnego Brazylijczyka, ale jakoś mi się on tutaj za bardzo nie podoba, więc pójdziesz na Quick Sell. Tak, idziesz na Quick Sella. A reszta do mojego klubu. No to żeśmy zrobili takie małe zakupy. Dobra, i teraz tak. Jeden punkt, sprawdzę jeszcze jak mój skład się sprawuje. Czy ktoś nie jest pomęczony? No właśnie widzę, że tutaj troszeczkę są przemęczeni. Kupimy jeszcze kartę kondycji. O, dostałem jakieś PD. Kupię sobie jeszcze... tak. Kondycja złota. Dla tego całego składu. Co tak słabo? Dawać mi tu mocniejsze. Ej, no co jest? Lol. Same taniochy. Nie wierzę. O, jest. Tylko nie dajcie, że drogie. A nie ma na kup teraz. Poważnie. Jakieś tańsze. A dobra, dam te dwa kafle. Co mi tam? Dobra, teraz tak, przypisz teraz. No muszę być gotowy i przypakowany do tego meczu, więc wiecie, no musi być progres. Tak, użyjemy jej dla całej Brazylii. Wiem, trochę głupio, ale muszą być gotowi i przygotowani na występ. Dobra, myślę, że już chyba tym razem wszystko. I myślę, że nie będzie żadnych problemów i wad.
Dobra, 50 kafli nam zostało ze 160 tysięcy. No trochę wydałem, ale chciałem jakoś wydać, ale przynajmniej już nie jestem biedny w miarę. No, sprawdzam tylko jeszcze, czy są gotowi. Będę musiał jeszcze im rozdać trochę nieco kontraktów, bo widzę, że też tu słabo z nimi. No, zostało mi 7, będę musiał też troszeczkę kupić tych kart, kontraktów, żeby po prostu mieć jakiś zapas, no bo też szkoda, żeby moi piłkarze byli bez kontraktów. Thiago Silva, ale no... Coś czuję, że ten mecz może być łatwy dla nas, albo trudny, no zobaczymy. Oj Julio, trzeba ci tutaj dać, bo widzę, żeś kompletnie się wyczerpał z kontraktów. No Marcelo też, wiadomo, też trzeba mu dać. Dobra. Już dożywieni, dożywieni, bo... No jeszcze tu dwóch trzeba. Oskarka, bo tutaj by mu brakowało. No i ostatni złoty kontrakt akurat będzie. Dobra, Ronaldinho ostatnio doznał u mnie kontuzji. No już się nieco wystraszyłem, ale no załatałem dziurę. Dobra, no skład jest w miarę gotowy. Jedziemy na piękną akcję. Brazylia, wierzę was, że podołacie wyzwaniu i myślę, że ich ogracie. Mam przynajmniej taką nadzieję. I wierzę, że mi się trafi jakiś noob. O nie, Petr Czech. No kurde, ładnie. Dzeko. O, Eto. Uff, będzie problem. On tu ma dwóch napastników. Dobra. Może dziś będą chcieli powalczyć o zwycięstwo. Aż mi się trochę ręce trzęsą. Bo wiecie, taki mecz, taką Brazylią grać, to jest aż strach po części, bo nie wiadomo kiedy, ale mogą nas zaskoczyć. Jest Kościelny, którego posiadamy. Lol. Coś wolno mu to idzie. Dzeko. David Luiz oczywiście odebrał, ale stracił ją Oscar. Oswaldo, biegnij. No kurde, niedobrze. Valencia przejął piłkę i podał do Petra Czecha, ale jego kopniak coś mu nie wyszedł i mam wszelkie obawy, czy to nie będzie jakiś noob. Bo jeżeli to będzie noob, to dla nas są duże szanse. Tylko musimy uważać, rzecz jasna. David Luiz oczywiście na straży. O kurde. Ładnie Julio, pięknie. Pierwsza brameczka obroniona. Kurde, no. David Luiz musi tu być w pełni aktywny, bo inaczej będzie masakra. Wiem, na pewno się dziwicie, dlaczego nie gram do tej pory na kiwkach. No bo jakoś nie mam za bardzo czasu, żeby się uczyć kiwek. Ale może kiedyś przystąpię do tego. LOL! No co ten Hulk znowu zrobił? On już po raz trzeci spieprzył u mnie dośrodkowanie. No, powaga. Czysta powaga. No i teraz może nam strzelić gola, jeżeli się nie wybronimy. No wykop to, dobrze. Ładnie, z obroną nam idzie ładnie. Mianowicie. No, też ma Davida Luisa i myśli, że szpani. Dobra, Marcelo, biegnij, wierzę w ciebie. No poza tym, żeś mi tutaj spieprzył na mundialu w pierwszym meczu do środku i to teraz Robinho. To było za łatwe, Hulk. Hulk, nie, za łatwo. Ten Czech obronił to. Fajnie, nazwisko ma Czech. O kurde, Thiago, Thiago! Lol. Coś ci nie wyszło, Dzeko. Czeko, Czeko. Dzeko czy Czeko, nie wiem jak mówić na niego. Dobra, Robinho, biegnij, Robinho. Wierzę w ciebie, szansa na gola gwarantowana. Uuu, tu Czech miał prawo obronić, bo jest naprawdę bardzo dobry. Dobra, pysk. A teraz dajcie mi strzelić ładne dośrodkowanie. Normalnie nie wiem, dłonie mi sztywnieją, ale Paulinho w 20 minucie strzela dla Brazylii i dla Skorpia pierwszego gola w reprezentacji Brazylii. Proszę państwa, rzut rożny i piękna główeczka. No po prostu cud malina.
pięknie, aż Czecha powaliło. Pięknie, ładnie, grajcie tak dalej, a naprawdę pójdziemy do ósmej ligi bez problemu. Paulinho, naprawdę dostaniesz order pięknej główki. Ale widzę, że oni tu też szykują jakąś akcję. Fellaini. Panie, nie ze mną takie gry. O, Hulk, biegnij. Nie obracaj się, nie zastanawiaj się, tylko biegnij i dośrodkuj teraz. No, teraz umie dośrodkować. Robinho, ładna główeczka, ale tutaj obronił. Oswaldo. No, Paulinho, mogłeś drugiego gola strzelić, miałeś taką szansę. No teraz za mocno, no Paulinho, musisz powstrzymać emocje. Ja wiem, że te emocje i ta główeczka, którą żeś strzelił przed chwilą, ja wszystko rozumiem, ale musisz się dalej skupić na grze, jeżeli chcesz wygrać wyżej i więcej. Kurde, no noob tutaj widzę, no nic mi tutaj nie robi. Dobra. Oj, spalony, no to było widoczne jak nic. Dobra, panie. A teraz David Luiz wykopuje piłkę i podaje niestety do Vidicia. Ale Paulinho przyjął piłkę, podał Ronaldinho do Robinho, ale Robinho stracił jak zwykle piłkę. On u mnie zawsze traci piłki. On coś tu teraz, jakieś tanie triki próbuje na mnie wykorzystać. Nieładnie. Dobrze, Julio obronił piękny gol przeciwnika. Niebezpieczny przede wszystkim gol. Ale mają teraz rzut rożny i mogą to wykorzystać. I my musimy uważać, żebyśmy nie stracili tego gola. O kurde, Eto nas zaskoczył i mamy remis. Niedobrze. Nie takie mieliśmy tutaj taktyki zażywać. I Julio, ty masz bronić. Bo jeżeli zepsujesz, to wejdzie za ciebie Gomez. Aj, to nie było piękne i smaczne. Posunięcie. Hulk, biegnij. Dobra. O, dobra, to było za mocne ośrodkowanie. Bramkarz przecież to wychwycił. No, on teraz będzie próbował grać taktycznie, żeby mnie osłabić. No patrz, Dzeko to wyłapał. Lol, co on zrobił? Dał mi po prostu ułatwienie i szansę. Dobra, Hulk, biegnij. Po raz drugi. Może się udać. No, kurde, o, dobrze Hulk, dobrze. O, jakie dośrodkowanie, panie. O, Ronaldinho jakby pisknął, to by była piękna, epicka bramka. No ale ładnie, Ronaldinho, no chciał. Dobra, teraz uważać i ładnie to dośrodkować. No, co jest grane? O, Thiago Silva chciał to przejąć, ale niestety mu i tak zabrali tą piłkę. Ładnie, Robinho, teraz podaj do Hulka, ale niestety niedobre podanie, niewłaściwe. Kurde, biegnij, goń go, Maicon, goń. Dobrze, piłkę spieprzył. Teraz Hulk, podaj do niego. Ronaldinho. No kurde, wyszła mu ta piłka. Ronaldinho, ogarnij się i graj jakoś. Lol, podał mi. Co za dziad. A może z daleka? No, z 5 centymetrów zabrakło, a byłby daleki, świetny pierwszy gol ze strony Ronaldinho. Dobra, uważać. Ci Soko jakiś, kurde, Soko. Ssał mu chyba ktoś. Uwaga, Eto. Najgroźniejszy kameruński napastnik. Tutaj trzeba uważać. Ale po drugie, Kamerun jest słaby w przeciwieństwie do Brazylii. Oj, uważać. Dobrze, David Luiz. Nie, naprawdę opłaciło mi się kupić Davida Luiza. Podaj mu. Dobrze, tak będzie lepiej. No co się pchasz z Hulkiem? Jak on ci najebie na mordę, to skończy się dla ciebie. O kurde, no. Nie. Takiego gola stracić. No biegnijcie. Czemu wy nie stoicie na obronie? Dobrze, David Luiz.
kurde, no. No, dobrze, Julio. Kontuzja, niedobrze. Czerwony alarm. Czerwony alarm. Oj, chyba trzeba będzie zrobić zmianę. Remis, no kurde, no. Ale mam wrażenie, że tutaj jest jakaś kontuzja z czyjejś strony. I muszę to przejrzeć. Kto mi tutaj tak leżał? No nie podoba mi się. No chyba nie Ronaldinho, no. Ale mam pewne obawy, no. Dobra, mamy tu swoich piłkarzy. O, dobra, zostawmy ten skład i jedziemy dalej. Zobaczymy, jak to się teraz rozstrzygnie. Jeżeli to wygramy, to 3 punkty dostajemy. Jeżeli będzie remis, to 1 punkt. No co zrobisz? No co robisz znowu, kurde, przerywasz? No nienawidzę. Mam wrażenie, że ten koleś pewnie wyjdzie albo zrobi jakąś zmianę na szybko. Tak przynajmniej wydaje mi się. Nie jest to pewne. Ale no, mam te obawy. No mam te obawy, no. Cóż poradzić. Drugą połowę. Dobra, chyba zrobił to celowo. Kurde, uważać, Valencia. Najwyraźniej powinien go ktoś zmienić. No, wykop to. Eto, dobrze. No, jaki Eto? Kurde, ale mi się podupiło. To był chyba Thiago Silva na obronie. Kurde, ale on tu ładnie gra, ale ma dużo spalonych z drugiej strony. Spalony zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. No, wiedziałem, że jakąś zmianę zrobi. Kogo on tu wprowadził? Jakiś Milner. Pewnie jakieś gówno, mam wrażenie. Dobra, uważać, uważać. O kurde, jak mnie tu okiwał. Jak mnie tu okiwał. Dobrze, Maicon broni. A teraz Hulk, podaj, podaj to szybko. No kurde, coś ty Hulk znowu zrobił nie tak. Nie kazałem ci tak grać. Kurde, uważać. O, znowu obronił, dobrze. Ładnie obrona, pięknie, dobrze się starają. Ale uważaj, bo Rożny może tutaj właśnie tą przewagę poprawić ich. Dobrze, Hulk się przepchnął z tym Eto, ale Dzeko. Pudło, ewidentne pudło. No trzeba chociaż jednym punktem to wygrać, żeby te 3 punkty zgarnąć. Ale no jak... Dobrze, Oskar wziął to na siebie. Cholera, ale oni mają dłużej tą piłkę i więcej. To mi się nie podoba, bo oni więcej konstruują akcji. Dobrze. Kurde, ale jak ty to podajesz? Dobrze, no. Oswaldo, no pchaj się z Valencją, pchaj. Nie dopchał. No co się pchałeś z tym Marcelo? Kto ci w ogóle pozwolił tak to robić? No nie. Działają pod moją presją. Dobrze, Thiago. Pięknie. Good job. Good job, po prostu. Nie! No po prostu nie mogę, nie, no bez jaj. Co to jest za jakiś kurde widzieć? Kurde. Zaraz mi zejdziesz stąd. Jak nie zaczniesz mi normalnie grać? No nie, no gdzie on to podaje, ten afro ciul? Kurde, idźcie za tą piłką. No co ty myślisz, żebyś strzelił? Kurde, nie bądź taki pewniak. Nie, no przegrywamy to. Znowu będziemy przegrywać. Nie, nie, no spalony. To był spodziewany spalony. No bo... Nie, to by było niemożliwe. Thiago, wybijaj tą piłkę i... No Oskar! Co ty robisz? Dlaczego mi to robisz? Przecież już mogłeś coś zrobić. Dobra, teraz skup się. To jest presja, duża presja. Nie no, sędzia mnie tu blokował. Dobrze, Dawid. Co? Jaki faul? No, no, jeszcze to mnie sfaulował. Kurde, co on sobie myśli? O! Oswaldo, no kurde! No nie! Już dwa razy! Już dwa razy mi zabrali tą szansę! Kurde, spieprzaj!
Sędzia, dobijaj mnie dalej, a naprawdę wyjdę tam i ci nakopię. Nakopię ci tak jak Szpakowskiemu. Za takie komentowanie, no. Bitch, please. Przecież już dwukrotna okazja była, tyle możliwości, nie. Wszystko spieprzone. Dobra, Paulinho, weź to, wykop dobrze. Cholera, nie, no nie chcę bardziej przegrywać tego, no. Podanie w pole karne. Ashley Young, czy to jest szansa? Potencjał, kapitalna interwencja. Masz szczęście, Julio. Masz po prostu szczęście. Była szansa rzut rożnego, ale nie wyszło. Nie. Dobrze, znowu obronił to, pięknie, super. I kolejnego różnego mają. Tylko po to, żeby mi stracha narobić. Dobrze, Julio wypiąstkował tą piłkę. Kurde, ale może ja chciałbym jakąś akcję wyprowadzić. No i kim mnie to obchodzi, że faul? Ale ten ciul nie da mi akcji wyprowadzić, to jest widoczne. Dobra, weź to wyrzuć. Dobrze. Robinho, biegnij, albo mu to podaj. Dobrze. Osvaldo, teraz twoja kolej. Dobrze, w końcu my konstruujemy akcję. Może to zremisujemy, tylko musimy być tej nadziei. Dobre bloki, oddalone niebezpieczeństwo. Czy to Hulk? O, Hulk! Jakbyś to trafił, to byłby progres, naprawdę. Niewiele brakowało. Może dogrywać. Dobra. To my takie coś. Kurde, no. Znowu mi podał, chyba robi to celowo. Gra na czas, albo mi daje fory. Dobra sytuacja, niebezpiecznie. No nie wiem, no co on kombinuje, ale mam wszelkie obawy. Dobra, podaj to do niego, Ronaldinho, ale Osvaldo stracił piłkę. Może być groźnie. No co to było, no? Jak ty dośrodkowujesz to? No i niecałe 10 minut, a my jednym punktem to przegrywamy. Kurde, jeszcze to możemy bardziej przegrać, jeżeli tak będę grał. No i patrzcie, ale on gra na kiwki i to mnie wkurzać będzie. Nie, no jeszcze podanie zawalił. Dobrze. A stół mu podaj. Dzeko. Wykop to, dobrze. Fantastyczna interwencja, stanął na wysokości zadania, zażegnał niebezpieczeństwo. No, co robisz, Ronaldinho? Biegnij, dobrze, Robinho, biegnij. Jest, jedyna okazja na zremisowanie. Strzela, ależ wyłapał to mocne uderzenie. Kurde, no! Już się taka może więcej nie zdarzyć. To zwycięży, już niewiele czasu do końca. Marcelo! Kurde! No i on teraz będzie grał na czas, założę się. No nie, no jeszcze tej piłki dobrze nie wychwycił. Dobra, Robinho, biegnij. No i... Kurwa! Nie no, przegraliśmy to. Ten mecz przegraliśmy, ewidentnie. No, co robicie, Marcelo, z Dzeko? Czy to z Dzeko ten, z... Dawidem Luizem. O, rożny, jest szansa. Jeszcze mamy niecałe 5 minut meczowych. Dobra. Chwilę oddechu. No nic. Pogódźmy się już z tą przegraną. I tyle. Wspaniałe zagranie, świetna technika, brawo. Zabrał mu piłkę. Już po raz trzeci tak. Taka sytuacja się zdarza. Kto fauluje? Kto mnie fauluje? Dzeko. No i przegraliśmy jednym golem, no! Kurde, nie podoba mi się to. Ja nie wiem, jakim cudem Julio ma najwyższą ocenę, jak kurde dwie bramki puścił. Do chuja taka robota. Tyle powiem. W następnym meczu wpuszczę Gomeza. Zobaczymy, no. Nie podoba mi się taka sytuacja, ale mimo wszystko nagrałem dla was odcinek, bo jakoś tak dziwnie się czuję nagrywając teraz FIFA co 2 dni. A lepiej będzie, jak mi się codziennie będzie nagrywało tą FIFA.
No cóż, przegraliśmy dzisiaj, ale pozytywem tego było otworzenie paczki za 100 kafli i kilku dobrych piłkarzy. No cóż, muszę się jakoś do nich oswoić. Może jakoś następnym razem pójdzie mi lepiej, no nie wiem, no coś muszę zrobić. Tak czy inaczej, ja wam dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka z FIFA 14. I jeżeli wam się spodobał, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, yo!